W lipcu przez 2 tygodnie w Tczewie gościła ekipa filmowa kręcąca komedię gangsterską Futro z Misia. Sprawdzamy, jaką rolę pełnili strażnicy miejscy na planie filmowym. Przypomnijmy, że w połowie lipca w Tczewie gościła ekipa Michała Milowicza i Kacpra Anuszewskiego, czyli reżyserów Futra z Misia. Władze miasta dołożyły do produkcji 123 tysiące złotych. Plan filmowy zorganizowano między innymi przy dworcu kolejowym, w urzędzie miejskim przed biblioteką i przy staromiejskim miejskich kościołach. Miejsca te były zabezpieczone przez Straż Miejską, która uniemożliwiała gapiom wtargnięcie na plan filmowy. Specjalnie strażnicy nie byli oddelegowani do pilnowania czy zabezpieczania planu filmowego. Od czasu do czasu producent poprosił Straż Miejską i nie tylko Straż Miejską, ale również policję do zabezpieczenia pewnych odcinków. Tak? To trwało około 60 minut. Nieraz może trochę dłużej, gdzie Straż Miejska zabezpieczała. A to dlatego, że powinniśmy być zadowoleni, że producent przyjechał do Tczewa i będzie o naszym mieście film, że tak powiem, przedstawiony szerokiej publiczności polskiej. Być może spowoduje to większy napływ turystów do Tczewa, bo jednak pokazana jest biblioteka, miasto, urząd i piękne nasze zabytki. No i dlatego przede wszystkim miasto partycypowało troszeczkę w kosztach i dlatego też postanowiliśmy pomóc im w zabezpieczeniu. Na pewno nie kolidowało to z patrolami, które chodzą po mieście. Absolutnie zaprzeczam temu, bo też tak słyszałem, że się mówi o tym, że strażnicy byli oddelegowani, że prawda, potem trzeba było im oddać wolne. Nieprawda. Wszystko zgodnie z planem, tak zwanym grafikiem służby. Zabezpieczali ci, którzy akurat w tym czasie byli w pracy. Myślę, że to około godziny do 2 godzin dziennie przez około 6 dni. Przy okazji mamy dobrą wiadomość prosto od samego reżysera. Początkowo twórcy zapowiadali, że premiera Futra z Misia nastąpi w pierwszym kwartale 2020 roku. Okazuje się, że znajome miejsca z Tczewa będzie można zobaczyć na ekranach kin już pod koniec grudnia. Futro z Misia nadchodzi, a nadchodzi z impetem. A impet nastąpi 27 grudnia 2019 roku. Bądźcie gotowi w grudniu, tuż po świętach, na premierę. To, co mamy wam do zaprezentowania. A co?